przedstawić. Miał być krótko, ale jak zwykle się rozgadałem. Przepraszam za to. Chcieliście przyjść i posłuchać tego, co będę miałam do powiedzenia o powstaniu styczniowym w Płockiem. Tutaj kładę taki nacisk na Płockie, ponieważ ta wystawa, którą prezentujemy, dotyczy nie tylko naszego miasta, ale ówczesnego województwa w nazewnictwie władz powstańczych, czy też guberni w nomenklaturze władz urzędowych rosyjskich Płockiego. Z tym, że zawsze był to ten sam obszar. Owe sześć powiatów, które czy to gubernia, czy to województwo tworzyły ten sam terytorium. Wystawa, którą prezentujemy, została zorganizowana, aby uczcić przypadającą w tym roku 140. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Ostatnio bardziej się mówi o sprawach Biblioteki imienia Siedlickich Towarzystwa Naukowego Płockiego oraz pojedyncze obiekty z Muzeum Niepodległości i z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, ale są to rzeczywiście pojedyncze obiekty, bowiem staraliśmy się pokazać nie to, co dotyczy powstania w ogóle, ale to, co dotyczy naszego terenu. Chociaż będą pewne odnośniki do wydarzeń krajowych, bowiem one miały wpływ na to, co działo się na terenie tutaj, na naszym terenie. A wystawę można podzielić również na takie trzy części chronologiczne, czyli okres przygotowań do powstania, samą walkę i później już represje popowstaniowe, a te represje trwały o wiele dłużej niż wydawałoby się z wyroków sądowych. Uważano też, że nastąpi rozszerzenie swobód narodowych i także pewne sprawy społeczne zostaną uregulowane dzięki właśnie panowaniu tego cara. Ale Polacy bardzo szybko się musieli rozczarować, bowiem już w maju 1856 roku po przyjeździe do Warszawy powiedział do delegacji przedstawicieli właśnie polskiej takie słowa: co mój ojciec zrobił, zrobił dobrze. I dodając owe słynne żadnych uczestników innych powstań narodowych oraz otwarcie Akademii Medyko-Chirurgicznej, a więc pierwszej uczelni wyższej po zamknięciu na skutek wybuchu powstania, na skutek kwestii powstania listopadowego Uniwersytetu Warszawskiego. Kolejnym takim ustępstwem to była zgoda na założenie Towarzystwa Rolniczego, gdzie ziemianie mieli dyskutować na temat właśnie spraw włościańskich i uregulowanie spraw chłopskich, a także rozpoczęcie poprzez rząd, tym bardziej, że i na emigracji również podnosiły się głosy, że należy przystąpić do nowego powstania. Zarówno w kraju, jak i na terenach rosyjskich, tam gdzie znajdowały się skupiska Polaków, a więc na uniwersytetach bądź w akademiach wojskowych, gdzie właśnie studiowali młodzi Polacy, powstawały organizacje spiskowe, które później przerodziły się w organizacje dążące już do ruchu zbrojnego, bo najpierw to były organizacje dyskutujące na tematy polityczne, czy też były to kółka samokształceniowe, jak było w Płocku, czyli stroje troszeczkę nawiązujące do strojów ludowych i są też charakterystyczne dla panów, za co byli rozstrzelani bądź podniesieni w kontusku. Ponieważ zachowały się wezwania do konsystorza kultuskiego o wydelegowanie księdza do spełnienia tak zwanej ostatniej posługi, czyli czyli do spowiedź i towarzyszenie przy rozstrzelaniu bądź powieszeniu. Dla Polska niestety nie mam takich dokumentów, bo nie zachowały się, bardzo cieszę się, nie odnaleziono akt konsystorza polskiego z lat 62-63. Nie wiem, czy zginęły w czasie wojny, czy gdzieś do konsystorów nie uporządkowano. To już jest kilka pokoleń do tyłu o tym, że jego ojciec Władysław, przeżywszy to powstanie 31 roku, które tam na tamtym terenie organizował, jeszcze
tego kilka takich bardzo trudnych, dotykając spraw jakoś, no w jakimś sensie nienawiść do tego systemu rosyjskiego, prawda? Dlaczego? Dlatego, że tam były aresztowania związane z tym 1931 rokiem. Jak się gdzieś tam dowiedzieli, że ktoś tam w tym brał udział i nie udało się zatrzeć śladów, bo na miejscu to tam się znali z Rosjanami i to wszystko jakoś szło. Natomiast jak gdzieś wyżej poszło, no to wtedy były inspekcje niejako, prawda? Przyjeżdżała policja, żandarmeria, badali nawet i znęcali się. I Władysław widział na własne oczy, jakiego żonę omalże torturują, wymagając zeznań. Takie są zapisy rodziny, prawda? I on był tym tak dotknięty, przerażony, że wtedy w stosunku do kobiety arystokratki tak się zachowują, że powiedział sobie, że niezależnie od swoich polskich pomysłów, prawda, polskich no, świadomości Polaka, to jeszcze czuł tą konieczność jakby zemsty. Budował na tym, że jeżeli będzie miał potomka, to ten potomek będzie wychowany w duchu polskim i tak, żeby mógł pomścić. To był też taki aspekt. I ten Zygmunt był w najwyższej szkole wojskowej, kształcony, prawda, z Rosjanami razem. Miał przyjaciół wśród Rosjan, a więc nic mu nie brakowało do szczęścia. Właściwie mógł sobie doskonale żyć, nie będąc Polakiem, będąc Rusinem, jako zruszczyć. Mógł się zruszyć, nie? On był wychowany w duchu polskości. Mało tego, był pełen świadom tego, i to się zaznacza w jego listach, do siostry, jakieś tam, prawda, pozostałe. Był pełen świadom tego, że żaden czyn zbrojny, powstańczy nie jest w stanie, chyba żeby przypadki były niesamowite, żeby to się udało, prawda? I on świadomie, zupełnie świadomie, że to jest walka beznadziejna w sytuacji takiej, jakiej była, jednak nie rezygnował, kiedy go o to poproszono. Kiedy władze jeszcze zagraniczne, które przygotowywały polityczne władze, prawda, późniejsze powstania, kiedy go poprosili, że jako fachowiec, jako ten oficer z dobrej szkoły, bo to była dobra szkoła przy carze, prawda, no to on to jako wojskowy może dobrze poprowadzić, ale on wiedział, że to jest beznadziejne. I dlatego tym bardziej trzeba to czcić jako bohaterstwo. A jeszcze taką jedną rzecz chciałem powiedzieć, że jak to jest, historia rozmaitymi się, że tak powiem, zakrętami posuwa i do dziś dnia, jak to moja przedmówczyni kilka razy podkreśliła, są rozmaite wersje rozmaitych wydarzeń. No i ostatnio miałem takie kontakty z moją koleżanką uczelnianą, zresztą podchorską, a podchorscy to też taka rodzina właśnie i spowinowata z moją rodziną i z Paddyspini. No i ona z męża jest rejowa, zresztą rejowa od tych rejów, o których też coś wiecie, ale to nieważne. Tylko oni gdzieś tam ze świata, bo to rodziny są rozległe, że tak powiem, więc i emigrowali. Zygmunt Padleski miał przyjaciela w Petersburgu, Borszczowa. Dzisiaj senatora, dzisiaj pisane w około 1900 roku, dzisiaj senatora i człowieka z pozycją w stolicy Petersburgu. I Borszczow, dowiedziawszy się o uwięzieniu Padlewskiego, wiedząc, że kara śmierci go nie minie, stosunkami tak swoimi, jak dawniejszymi Zygmunta, wyjednał u Aleksandra II, który jako wiadomo, był bardziej liberalny jednak, ułaskawienie. Z tym ułaskawieniem poleciał do Płocka, lecz niestety przybył za późno. No nie wiadomo, czy to jest prawda, czy to jest to, co mówiło się w rodzinie, prawda? Ale może spróbujemy dojść do tego, bo zostały się duże archiwa w Petersburgu. To musiało być przecież pismo skierowane przez tego człowieka, Rosjanina, na którym car musiał napisać, że ułaskawiam i zamieniam na taki prawda, wyrok. I może się to znajdzie. A więc mówiąc, kończę, przedstawiając tą ciekawostkę i życzę, szukajcie w historii śladów dalej. Bitwy właśnie powstańców, już
jakieś takie poważniejsze starcia z zabójcą, czy może pani tak... Tych wicestrat wspominałam już sporo. Powiedziałam w zasadzie o dwóch tylko, tej pierwszej, czyli o Czułkowie i wspomniałam o Myszyńcu. Wspomniałam też o Sierpcu, pod którym został aresztowany, wzięty do niewoli Ostrowski. Ale tych bitew było, tak, było sporo. Były miejscowości, pod którymi nawet kilkakrotnie te bitwy się toczyły, jak Rydzewo czy Drążewo na przykład, gdzie tych bitew, te bitwy kilkakrotnie się toczyły. Jedną z takich ważniejszych bitew była bitwa pod Ketlanką. Dlaczego ona była ważna? Ona była ważna dlatego, że zostały wtedy zniszczone tory kolejowe kolei petersburskiej, warszawsko-petersburskiej, a więc została przecięta linia komunikacyjna. To, co miało być od samego początku zadaniem tutaj właśnie na województwa polskiego. Przecięcie linii komunikacyjnej i rozszerzenie powstania w kierunku właśnie litewsko-białoruskim. Ta bitwa pod Ketlanką właśnie to spełniła, więc była taką nie... W pobliżu tej ulicy często z koleżankami chodziłyśmy tam, no często chodziłyśmy co jakiś czas i no, czasami jakieś kwiaty, czy paliłyśmy świeczkę i jedna z koleżanek moich w szkole pochwaliła się, być może ja też nie pamiętam, ale wiem, że któraś z nas tam się pochwaliła, że byłyśmy na grobie Padlewskiego. A miałyśmy lekcję z taką nauczycielką, która była bardzo prorządowa, bardzo taka zaangażowana w życie partii ówczesnej. I tylko nam pogroziła i mówi, nie chodźcie tam, bo możecie mieć nieprzyjemności. Oczywiście żadnych konsekwencji w stosunku do nas nikt nie wyciągał, ale były to takie czasy, kiedy po prostu miejsca pamięci narodowej związane z powstaniami naszymi narodowymi były ukrywane przed młodzieżą i no takie wreszcie w ostatnich dniach pewnie słyszeli, na wystawienie Dziadów Mickiewicza trzeba było mieć specjalne pozwolenie, tak samo i wszelkie takie rozmowy na temat zaangażowania Polaków w walkę z Rosjanami były w jakiś tam sposób tępione. Zresztą przez pewien czas, co, o czym pewnie powie pan Zenon, nie było dojścia do tego. Ja pamiętam, jeśli dobrze pamiętam, to on ten krzyż ogrodzony był takim drewnianym płotkiem w formie takiego kwadratu. No i mówiono nam, że jest to po prostu krzyż taki przydrożny, figura. No ale rodzice nasi nam przekazywali informacje. Także oficjalnie oczywiście nigdy tam taka tablica nie wisiała. Chciałam powiedzieć, co ta kręci. Dzieci wychowane cztery cały czas w tym temacie. Aż do przesady. Ale chcę wam powiedzieć, że w was jest ta siła sprawcza. Bo generał Zygmunt Paderewski, prawdziwy pan, wychowany przez Kronę, pojechał do Włoch i tam był wykładowcą szkoły wojskowej. Nie pobierał za to pensji. Mógł sobie pozwolić na granie pensji. I wychował całą gromadę młodych ludzi, którzy wrócili do kraju, osiedli po dworach i czekali na znak. I ten znak przyszedł. I jak się okazało, wszyscy ci młodzi, wyszkoleni, na których postawiono, wszyscy się sprawdzili. No, nie chcę przesadzać, bo te gdyby proporcje inne do czasów AK i tu, ale to tak jakby współcześnie, może nie komandosi, ale ludzie nadzwyczaj sprawni. I oni byli bazą. Perfekcyjnie zorganizowana policja polska, żandarmeria polska. Kiedy grupa szlachciców chciała podłożyć się carowi, chcieli aresztować Paderewskiego, mieli jeszcze wyrzuty sumienia, pojechali do Warszawy. I teraz, no, pomyślcie tak sobie, Płock, daleko do Warszawy, trzeba sobie tam po nim jechać. Obok Żydzi pokazali Kozakom, gdzie ich złapać. Kolewiecka niedaleko. Krzaki zarośla. Płock w ogóle był takim miastem na drodze. Zastrzelono tych powstańców. Mieszkający w sąsiednim domu obok Kazimierz Zmienicki dzięki koneksjom i znajomościom
niezależnie od epoki, człowiek zawsze dobrze wychowany człowiekiem, załatwił poznajomość dosłownie w strukturach kościelnych i carskich pochówek na swoim ogrodzie, pochował tych powstańców. I coś się dzieje. Mija 138 lat. Kapliczka postawiona na grobie tych powstańców robi się coraz mniejsza, coraz więcej tak zwanych meneli. I ja któregoś dnia idę do tych meneli i mówię, tu będzie znak, miejsce pamięci. Pilnujcie tego znaku. I coś się stało. Przychodzili dalej. Setki kapsli od piwa, od wódki, a znak stał. Ten, który stawiał, nie wierzył, że on się tam uchodzi. Aż któregoś dnia przyjechały spychacze, zrywały na równo i tablice, i resztki tej kapliczki. I doprowadziliśmy do wykopalisk archeologicznych. To jest dla pani.